Przepraszam, przechodzimy do procedowania uchwały na numer 12. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą o przedstawienie uchwały. Pani Przewodnicząca, proszę. W sprawie zadań powierzonych w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa na rynkach handlowych na rok 2013. W zakresie projektu uchwały numer 20 przez 332 przedstawiony w dniu 13 lipca 2012 w sprawie zadań powierzonych w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa na miastach Krakowa na rok 2013 rezygnuje się z zadania pod nazwą Straż Miejska Miasta Krakowa, trzeci oddział Nowa Huta, 7,9 kwota 5 000 zł, a były to pieniądze przeznaczone na zakup roweru do patrolowania 2000, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopierek 3000. Prowadza się zadanie pod nazwą Straż Miejska Miasta Krakowa, trzeci oddział Nowa Huta, 7,9, dodatkowe patrole na terenie dzielnicy 18 kwota 5 000 zł. Uchwała 25 podjęcia. Uzasadnienie w związku z odmową realizacji zadań przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa na wniosek dzielnicowego zespołu koordynacyjnego Rada Dzielnicy 18 przeznacza środki na inne zadania. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Pan Andrzej Kowalik, bardzo proszę. Te dodatkowe patrole to jakieś szczególne miejsca, czy to dotyczy całej dzielnicy? Dotyczy to całej dzielnicy. Dotyczy to całej dzielnicy 18. W tym momencie, proszę Państwa, przeznaczamy na dodatkowe patrole Straży Miejskiej kwotę 5 plus 6, czyli 11 tysięcy złotych. To są pieniądze za dodatkowe patrole, czyli są to pieniądze, które dodatkowo będą wpływały na urzędników. A jak to można sprawdzić? Czy są te dodatkowe patrole, czy nie? W ogóle jak można sprawdzić? Jeżeli chcielibyśmy, żeby te dodatkowe patrole były przedstawione nam, to przystępujemy do naczelnika i on przedstawia listę, kiedy te dodatkowe prowadzić własne korekty, powiedzieć, w których naszej dzielnicy dodatkowe patrole będą realizowane. No ja mam taką propozycję, żeby takie patrole były w godzinach nocnych, bo patrol w godzinach popołudniowych jest bezsensowny. Zawsze lub te dodatkowe patrole były kierowane przez Państwa w okresie wakacyjnym na obszary szczególnie zagrożone i zmożone ruchem ludzkim, czyli na przykład pasek o szkół, następnie porządnie nie trzeba, bo tak jak mówię, wystarczy to zrobić poprzez komisję praworządności, jeżeli przyjdzie taka notka dotycząca tego, gdzie te patrole będą, można to wprowadzić wnioski do komisji praworządności. Więc to nie ma jakiegoś większego w tym problemu. One zawsze były porą wieczorową wykorzystywane odnośnie patrolowania naszej dzieci. Czy jeszcze nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na projekt uchwały nad numer 12? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na projekt numer 12.